Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przypadający dorocznie w maju Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego ustanowiono w 1983 roku w Stanach Zjednoczonych, zaś w Polsce jest on obchodzony od roku 2004 pod patronatem Fundacji Itaka. Głównym celem powołania do życia tego święta było zwrócenie uwagi na problem zaginionych dzieci, a także potrzeba edukowania społeczeństw w zakresie minimalizowania ryzyka zaginięć oraz skutecznej organizacji poszukiwań. Oficjalnym symbolem pamięci o zaginionych dzieciach i wyrazem solidarności z ich rodzinami został kwiat niezapominajki. Policja już od kilku lat współpracuje z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Itaka. Tego rodzaju ścisła współpraca jest nieodzowna, biorąc pod uwagę ciągły wzrost w naszym kraju liczby zaginionych dzieci. W roku 2010 była to liczba ponad 3400, rok później 4300, czyli aż o 30% więcej. Według smutnej policyjnej statystyki co roku w Polsce poszukiwanych jest ponad 500 dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Większość tych zaginięć można byłoby jednak uniknąć, gdyby rodzice z większą odpowiedzialnością sprawowali opiekę nad swoimi pociechami i nie lekceważyli wielu grożących im niebezpieczeństw. W przypadku zaginięć nastolatków policja ma najczęściej do czynienia z planowanymi ucieczkami z miejsca zamieszkania lub z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, choć oczywiście każda informacja o zaginięciu młodego człowieka jest skrupulatnie badana i staje się bodźcem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu natychmiastowych działań poszukiwawczych. Według danych policyjnych od kilku lat niepokojąco wzrasta liczba zaginięć dzieci spowodowanych porwaniem przez jedno z rodziców. W takich przypadkach drugi rodzic, mimo że wie, kto jest sprawcą uprowadzenia, może stracić na długie lata jakikolwiek kontakt z własnym dzieckiem. W większości dzieci, w przypadków zaginione dzieci i młodzież odnajdują się ku radości najbliższych. Niestety bywa również i tak, że zaginięcie dziecka czy też nastolatka to dopiero początek rodzinnego dramatu. Dla najbliższych nie ma bowiem chyba nic bardziej tragicznego niż zaginięcie dziecka oraz ciężkie zmaganie się z uczuciem niepewności o jego bezpieczeństwo i życie. Bez błyskawicznego działania służb policyjnych, różnych pionów, pracy współpracujących z nimi osób oraz wsparcia psychologicznego rodzinom jeszcze trudniej byłoby przetrwać dramatyczny okres poszukiwań ich dzieci. W kontekście minionego Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego pamiętajmy o rzeczy najważniejszej, mianowicie o tym, że zdaniem organizatorów jego dorocznych obchodów ilość zaginięć dzieci można skutecznie zmniejszyć. Jest to jednak możliwe tylko poprzez konsekwentne zwracanie uwagi na ten bolesny problem, jak również poprzez długofalowe działanie profilaktyczne realizowane wspólnie przez organizacje rządowe, społeczne, placówki oświatowe i policję. Dziękuję.